Suma dnia, Michał Trzeszniewski, witam Państwa. Za chwilę powiemy między innymi o zmotoryzowanym Marszu Niepodległości i wojnie o Górski Karabach. Zaczynam jednak od dobrej wiadomości, która przychodzi zza oceanu. Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował, że posiada szczepionkę na koronawirusa, która jest w ponad 90% skuteczna. Prawdą jest, że ten rodzaj leku nie jest jeszcze dopuszczony do obrotu. Dlatego przeprowadziliśmy testy na 40 tysiącach osób, aby dowiedzieć się, czy występuje jakakolwiek nietolerancja, nawet rzadka. Z badania wynika, że szczepionka nie daje poważnych skutków ubocznych, jedynie łagodne lub umiarkowane. Pfizer i jego niemiecki partner BioNTech są pierwszymi producentami, którzy przedstawili pozytywne dane z szeroko zakrojonych badań szczepionki. Producenci podkreślają, że po podaniu szczepionki pacjentom nie wystąpiły żadne poważne skutki uboczne. Firma ogłosiła, że w 2021 roku może wyprodukować do 1,3 miliarda dawek tej substancji. Pfizer to międzynarodowy koncern z siedzibą w Nowym Jorku. Firma została założona w połowie XIX wieku przez Amerykanów niemieckiego pochodzenia. Premier Mateusz Morawiecki wyraził zadowolenie z informacji o stworzeniu skutecznej szczepionki. Poinformował, że w środę Komisja Europejska ma podpisać umowę na dostawę tych szczepionek. Polska w najbliższych miesiącach chce ich zakupić około 20 milionów. Jak wyjaśniał premier, szczepienia na COVID będą dobrowolne. To nie jest jeszcze szczepionka, którą natychmiast tu i teraz możemy dystrybuować, ale jesteśmy bliżej do tego momentu niż jeszcze byliśmy, czy wyobrażaliśmy sobie tydzień temu, czy dwa tygodnie temu. Firmy szacują, że tych szczepionek już w tym roku wyprodukowanych może być 50 milionów, a w przyszłym roku 1 300 000 000. I wiem, że w takim momencie wszyscy Polacy zastanawiają się, jak Polska przygotowała się do tego procesu i jak Polska przygotowała się do uczestnictwa w możliwości odbioru szczepionek od tych firm. Otóż chcę przede wszystkim potwierdzić, że poprzez umowy, do których przystąpiliśmy latem tego roku, mamy razem z innymi krajami Unii Europejskiej równe prawo do korzystania z tych szczepionek na zasadzie proporcjonalnej do wielkości populacji. Chcemy mieć co najmniej 20 kilka milionów szczepionek, tak żeby w jak najszybszym możliwym czasie, pewnie to nastąpi gdzieś wiosną przyszłego roku, może trochę wcześniej, nie wiemy tego dzisiaj, ale chcemy tak szybko dostać te szczepionki jak inne zachodnie kraje Unii Europejskiej. I dostaniemy je w tym samym czasie, ponieważ tak jest skonstruowana umowa, której my również jesteśmy częścią. A teraz gorący apel o oddawanie osocza. Z prośbą do ozdrowieńców zwrócił się premier Mateusz Morawiecki. Osocze pomaga w leczeniu chorych na COVID-19. Bartosz Teodorowicz. Chciałbym zaapelować do wszystkich ozdrowieńców. Jeżeli możecie oddać krew, to oddajcie ją. Stając się dawcami krwi, dawcami osocza, stajecie się dawcami życia. Morawiecki w opublikowanym na Facebooku nagraniu podkreślił, iż rozmiary obecnego kryzysu epidemicznego są dużo większe niż przewidywano wcześniej. A przed nami listopad, być może najtrudniejszy miesiąc w walce z epidemią. Dlatego dzisiaj potrzebujemy solidarności, tej ludzkiej, prostej, zwykłej solidarności. Wykorzystywanie osocza ozdrowieńców jest jedną z niewielu skutecznych metod leczenia pacjentów chorych na COVID-19. Pasywna terapia przeciwciałami nie jest jednak nowym pomysłem. Jej początki sięgają końca XIX wieku. W ubiegłym stuleciu była ona szeroko stosowana w leczeniu epidemii odry, polio i grypy, a także w trakcie wybuchu epidemii SARS. W trakcie zakażenia wirusowego w organizmie osoby zakażonej powstają przeciwciała. Wśród nich są skierowane przeciwko białkom powierzchniowym wirusa odpowiedzialnych za wiązanie się z komórkami. Takie przeciwciała blokują ten proces i nazywamy je neutralizującymi, ponieważ dodane do wirusa nie pozwalają na jego
na mnożenie się w kolejnej komórce. W skutecznym leczeniu COVID-19 niezbędne jest podanie osocza pacjentowi w pierwszych dniach od wystąpienia objawów. Dlatego niezwykle ważne jest, by osoby, które wyzdrowiały z COVID-19, oddawały swoją krew dla innych pacjentów. Najlepiej jest w pierwszych dniach. Dlatego, że jako, że jest to obce białko, ono będzie usuwane dość szybko. Podaje się właściwie przy objawach chorobowych, tam działa najskuteczniej. Jak informują przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, chęć oddania osocza zgłasza coraz więcej osób. Zgłasza chęć oddania osocza bardzo wiele osób. To jest nawet co najmniej 100, nawet i więcej zgłoszeń w ciągu dnia. Natomiast tylko niewielka część tych osób może rzeczywiście to osocze oddać. Wszystkie osoby, które chciałyby oddać krew i pomóc osobom chorym na COVID-19, powinny się zgłosić do regionalnych Centrum Krwiodawstwa. Podstawowym warunkiem oddania osocza w przypadku osób, które nigdy nie oddawały krwi, jest sprawdzenie, czy kwalifikują się do tego zabiegu. Można tego dokonać na stronie internetowej centrum lub za pośrednictwem wywiadu telefonicznego. Jeżeli spełnia te wszystkie wymagania, czyli chociażby wiek 18-65 lat, waga ciała, co najmniej 50 kilo, ale tak raczej bliżej 60, dobry stan zdrowia i oprócz tego jest ozdrowieńcem. Można oddać 18 dni po zakończeniu izolacji. Warszawiacy odnieśli się do apelu premiera ze zrozumieniem. No jeżeli miałbym takie osocze w swoim organizmie, oczywiście bym się nim podzielił. Ktokolwiek by nie apelował i nie prosił, i wszelkie działania, które mogą pomóc innym, powinny być po prostu brane na poważnie. Oczywiście, gdyby mnie uleczono z tak ciężkiej choroby, to na pewno bym pomogła. Jeden raz mogę jednemu człowiekowi po prostu pomóc i raz to oddać. Wiem, to jest troszeczkę bolesne, ale dam radę. Dobry przykład dali na początku pandemii polscy górnicy. Bartosz Teodorowicz, Telewizja Republika. Przechodzimy do codziennych danych dotyczących rozwoju epidemii. Minionej doby odnotowano 21 713 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia przekazało także informacje o kolejnych 173 zgonach. Z powodu COVID-19 zmarło 45 osób, 128 z powodu współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 43 tysiące testów na koronawirusa. Do tej pory w Polsce odnotowano ponad 568 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 8045 zakażonych osób. Epidemia nie ustaje i nie ustają protesty ogólnopolskiego strajku kobiet. O godzinie 18 rozpoczęła się demonstracja pod budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jej hasło to: Czarnek, idź do diabła. Grupa protestujących zablokowała ulicę, siadając na jezdni. Później manifestacja przeniosła się przed siedzibę Trybunału Konstytucyjnego. Grupa protestujących blokowała także Plac Unii Lubelskiej i Trasę Łazienkowską. Dzisiejsza manifestacja jest kontynuacją ogólnopolskich protestów w ramach tzw. strajku kobiet. Chociaż dzisiaj manifestanci skupili się w dużej mierze na żądaniu dymisji ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Marsz Niepodległości w tym roku odbędzie się w specjalnej formule. Będzie zmotoryzowany. Więcej w materiale Magdaleny Bałkowiec. Polsko-polskiej wojny ciąg dalszy, mimo szczerych intencji organizatorów, na przeszkodzie zorganizowania marszu w nowej formie może stanąć stołeczny ratusz. Jak tłumaczy rzecznik prezydenta Warszawy, urzędników obligują obowiązujące przepisy. By przejazd tysięcy samochodów w jednej kolumnie mógł się odbyć, potrzeba złożyć odpowiedni wniosek. Czas oczekiwania na zgodę może potrwać do 30 dni. Biuro Polityki Mobilności i Transportu jest tym organem zarządzającym ruchem, który powinien wydać decyzję na wykorzystanie drogi w sposób
szczególny. Jeżeli nie będzie takiego wniosku, jeżeli nie będzie takiej decyzji, to wówczas jest to wykroczenie drogowe. Tymczasem zdaniem prezesa Marszu Niepodległości Roberta Bąkiewicza taka zgoda nie jest potrzebna i przejazd odbędzie się zgodnie z wcześniej ustalonym planem. To jest żart po prostu. Pan Trzaskowski się dalej kompromituje tutaj z administracją miejską, z ratuszem, wypowiadając takie słowa. Były już w tej sprawie wyroki sądu. Nikt nikomu nie może zabronić jazdy po ulicach samochodem. Dokładną trasę marszu organizatorzy podadzą jutro. Tam, gdzie będziemy mieli do czynienia z łamaniem prawa, tam również należy spodziewać się z reakcji z naszej strony, ale na tą chwilę pozostawmy to tylko i wyłącznie osobom, które lubią gdybać. W tym przypadku nasze działania na pewno będą działaniami zapewniającymi bezpieczeństwo mieszkańcom. Podobna akcja odbędzie się także w Szczecinie. Tam jednak całość wydaje się o niebo lepiej przygotowana. My już przygotowujemy tą formę marszu od kilku miesięcy tak naprawdę. Głównym wyzwaniem jest teraz wyzwanie epidemiologiczne, gdyż trzeba zapanować na pewno nad naszym tłumem uczestników, żeby na pewno nie opuszczali swoich pojazdów. Pomysł w przeszłości wielokrotnie sprawdził się w USA. Przeniesienie go na grunt Polski zaproponowały tamtejsze kluby Gazety Polskiej. Wymyślono taki sposób, który był bezpieczny, czyli właśnie przejazdy samochodowe, żeby ludzie mogli się oflagować, żeby mogli pokazać swoją liczebność, to można po prostu przejechać kawalkadą przez miasta, przez wioski. Oni to robili przez cały czas kampanii. To jest sposób bezpieczny. Swój udział w rajdzie niepodległości zadeklarowało już ponad 5 tysięcy osób. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika. Gościem programu Wolne Głosy był były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Powtórzył on swoją zapowiedź z piątku, że jest gotowy razem z innymi posłami i senatorami wyjść z PiS-u i stworzyć oddzielny byt polityczny w Sejmie. Sprawa spowodowana jest forsowaniem przez partię rządzącą tzw. piątki dla zwierząt. Czas jest dramatycznie zły dla Zjednoczonej Prawicy. Pandemia koronawirusa, która pustoszy nasze życie społeczne, pustoszy gospodarkę, niszczy struktury państwa, które są na ostatnim etapie wydolności. Rozsadza budżet, bo przecież gospodarka nie podniesie się przez długi czas. Nie tylko w Polsce, to jest nieszczęście, które całą Europę dotyka. I tu chcemy, żeby rząd Zjednoczonej Prawicy, rząd Morawieckiego, ja akurat premierowi ufam, wydaje mi się, że on walczy. Natomiast jeżeli chodzi o piątkę dla zwierząt, to granie w swoim teatrze po prostu musi mówić rzeczy, w które chyba sam nie wierzy. Nie chcemy, żeby większość w Sejmie została utracona, a utworzenie koła to jest automatycznie utrata większości, więc mamy przygotowane wszystkie procedury. Dokumenty są podpisane, natomiast wahamy się, czy złożyć do pani marszałek Witek teraz i czy czekać na trochę poprawienie się sytuacji również państwa, bo nie chcemy być przyczyną rozpadu. To jest troska i odpowiedzialność za państwo, za Zjednoczoną Prawicę, która moim zdaniem ma przed sobą jeszcze wiele rzeczy do zrobienia w Polsce, którą tak ciężko wywalczyliśmy, ciężką, potężną pracą, również modlitwą. Żeby to się nie rozleciało, to mnie tylko powstrzymuje i tych posłów, którzy są na bardziej radykalni niż ja, proszę mi wierzyć. Ci, a nie którzy... próbował pan minister niejako działać w drugą stronę, to znaczy spróbować zażegnać ten konflikt, no nie wiem, wyjaśnić? Rozmowy były, tak, rozmawiałem z panem Terleckim, z Krzysztofem Sobolewskim, szefem struktur, wysłałem jednoznaczne sygnały, że z tą grupą posłów, nie tylko ze mną. Ja nie jestem jakimś, chociaż tak jestem kreowany, jakimś liderem tej grupy, chociaż upoważniono mnie, że ja mam w imieniu tej grupy rozmawiać. To jest naturalne, ktoś musi rozmawiać. Chcieliśmy rozmawiać z Prawem i Sprawiedliwością, ale to jest tak, wyciąganie pojedynczo, to o czym mówił senator Jackowski, zastraszanie niektórych. Prezydent Andrzej Duda ratyfikował polsko-amerykańską umowę o wzmocnionej współpracy obronnej, którą podpisano 15 sierpnia. Jest ona uzupełnieniem deklaracji prezydentów o zwiększeniu liczebności amerykańskich żołnierzy w Polsce o co najmniej 1000 osób. Wszyscy, którzy znają się na polityce, doskonale wiedzą, że skutek zawarcia tej umowy jest nie tylko sensu stricto militarny. On nie tylko przekłada się na amerykańską obecność wojskową w sensie obecności osobowej, nie tylko wojskową w sensie obecności infrastrukturalnej, nie tylko wojskową w sensie działań planistycznych i wszelkiego zabezpieczenia logistycznego. To nie tylko to.
To przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa dla Polski i dla całej tej części Europy, które niosą ze sobą wojska amerykańskie i polsko-amerykańskie braterstwo broni. To wszystko przekłada się oczywiście na możliwości rozwoju także i współpracy gospodarczej, biznesowej, ponieważ rynek Europy Środkowej staje się dzięki temu chociażby dla amerykańskich inwestorów rynkiem znacznie bezpieczniejszym, stabilniejszym, spokojniejszym. Ciężkie walki toczą się o Ormiańską Republikę Arcachu, nazywaną także Republiką Górskiego Karabachu. Dzisiaj poinformowano, że Azerbejdżan zdobył miasto Szusza, od którego posiadania zależy kontrola Górskiego Karabachu. O sytuację na froncie zapytaliśmy korespondenta wojennego Witolda Repetowicza. Mówił on, że trudno jest ocenić, czy Azerowie zdobyli to miasto. Być może ta informacja jest dezinformacją, a walki nadal trwają, jak obecnie informują Ormianie. Repetowicz mówił także, że konflikt o Karabach może przerodzić się w otwartą wojnę Armenii i Azerbejdżanu. Wielu krytyków Paszyniana właśnie krytykuje go za to, że nie zaangażował bezpośrednio sił zbrojnych Armenii w ten konflikt, że nie oszczeliwuje Gandzi i innych miast azerskich, że nie zaatakował tego rurociągu idącego z Azerbejdżanu przez Gruzję do Turcji. Także jest wielu tutaj w Armenii krytyków takiego podejścia władz Armenii, które nie zaangażowały. Armenia nie jest zaangażowana bezpośrednio w ten konflikt. I oczywiście, że tutaj jeżeli by Szusza padła, to oczywiście, że mogłoby to doprowadzić do obalenia Paszyniana albo też sam Paszynian podjąłby decyzję o bezpośrednim zaangażowaniu i wtedy to oczywiście byłaby wojna nie tylko Armenii z Azerbejdżanem, ale Turcja bardzo mocno podkreśla, że w każdej chwili jest w stanie przyjść z pomocą Azerbejdżanowi, czyli uderzyć na Armenię. No tutaj to postawiłoby też Rosję w pewnym niezręcznej sytuacji, gdzie musiałaby wybrać między nic nie robieniem i złamaniem sojuszniczych zobowiązań, a wejściem w ten stan wojny. Pytanie, co by zrobili Amerykanie. A jakby pan odpowiedział na taką narrację, którą toczy teraz Azerbejdżan, czy stronnicy, nawet w Polsce, co ciekawe, Azerbejdżanu? Mianowicie ona brzmi w ten sposób, że Szusza to jest miasto typowo azerskie, że ono zawsze było azerskie i że teraz Azerbejdżan po prostu odbija swoje. No jest to totalna bzdura, ponieważ warto pamiętać, że w 1919 roku 60% mieszkańców Szuszy to byli Ormianie i w 1920 roku doszło do ludobójstwa Ormian, do serii pogromów Ormian dokonanych przez Azerów w Szuszy i dopiero wówczas, po tych rzeziach z 1920 roku nagle skokowo zmieniły się proporcje demograficzne Szuszy na 72 lata. Wracamy do polskich spraw. Na krzyżu na Giewoncie w Tatrach zawisł w niedzielę wielki baner ogólnopolskiego strajku kobiet. Widniał na nim symbol czerwonej błyskawicy i hasło: przemoc domowa to nie tradycja. Zdjęcie baneru opublikowano na profilu w mediach społecznościowych strajku kobiet Podhale. Podpisano go: Giewont zdobyty, z przemocą. O sprawę zapytaliśmy ojca Stanisława Tasiemskiego. Krzyż na Giewoncie nie tylko dla katolików, ale dla wszystkich chrześcijan jest znakiem zbawienia. Wiemy, że Pan Jezus za nas
oddał swoje życie. I przed 100 laty, ponad 100 laty, 120 laty, nasi przodkowie w okresie rozbiorów tak widzieli również znaczenie Polski, pewien program. Chodzi także o świat wartości, który krzyż wyznacza, to znaczy ofiarność, to znaczy świadomość, że my także mamy ofiarowywać swoje życie. I w tym sensie jest to nie tylko symbol religijny, ale także symbol pewnego ładu. Abstrahuję od tego, co mówi prawo. Prawo zabrania tego typu ingerencji na terenie Parku Narodowego i oczywiście także jakichś sytuacji, w których ten krzyż zostaje sprofanowany. A kwestia, o którą walczą te kobiety, kwestia ich przemocy, jakiej doznają kobiety, to wystarczy spojrzeć na dane odpowiednich organów Unii Europejskiej. Wiemy, że w Polsce spośród 28 państw, w tej chwili 27, te prawa mają, jak gdyby ich poszanowanie jest na jednym z czołowych miejsc, a więc w innych krajach, w Szwecji, w Niemczech, ta sytuacja wygląda znacznie gorzej. Mówią niektórzy, że jest to pokolenie może tych, którzy wychowali się w sytuacji jakiejś próżni ideowej. Trzeba przypomnieć, że ich rodzice w latach 80. walczyli o obecność krzyża w szkołach. To właśnie młodzież przecież tak bardzo wyraźnie przypominała, że tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszą sumę dnia. Dobrej nocy.